Siema, to ja, czyli Łukasz z kanału Muzyk na Gospodarstwie. A dzisiaj w odcinku... Patrzcie, jaka prosta linia! Ja pierniczę! Jak z GPS-em! Przeatakujemy jedno pole pod owies, na którym jest niestety duże ryzyko, że albo nie dooramy, albo się utopimy. Zobaczymy, jak to będzie. Promień skrętu wymaga, abym miał oba pasy wolne. Chciałem dzisiaj siać. Nawozu rozsiać. Przede wszystkim przejść i zmierzyć, bo ja muszę wiedzieć, jak szeroko orać. Bo wiecie, jaki tu jest problem, nie wiem, czy pamiętacie. Ja wolę mieć tu niedosiane, bo tam widzicie, on tam już zaczął... Kurde, to jest tak, że dopóki się tego nie ruszy, to jeszcze ewentualnie da się po tym przejechać. Ale jak już zacznie się koło kopać, to po prostu momentalnie wpada. A ja wiecie, ja tu będę miał kukurydzę, więc to mi tam za jedno, czy ja tu dosieję więcej kukurydzy, czy nie. I tu jest chyba najbardziej. Sąsiad tu nawet z nawozem nie wie, a zresztą widać, jakie to jest wytopione wszystko. Tam do połowy i uciekał. No, tu nie ma szans wjechać. Tu nie ma szans wjechać. By trzeba było po prostu policzyć krokami, jak to wygląda. A ja prawdopodobnie będę miał pług obrotowy piątek, sobotę i ta część już tu wszystko będzie orane obrotówką, to też zawsze trochę inaczej, no bo tu o, widzicie co tu się dzieje. Ja nie wiem, tu podobno jakąś kanalizację, kiedyś coś kopane było, kanalizacja czy jakieś inne chujstwo, mójstwo czy jakiś gaz i od tego czasu po prostu o, widzicie, idę i się zapadam, no to forsz by poszedł na dno. Pytanie, jak tam jest pod spodem, bo kurde, tam u sąsiada ja chodziłem i było twardo, nie? I nagle jadę i puch! Nawet nie zdążyłem sprzęgła nacisnąć. I kurde, nie nagrałem tego momentu, bo już myślałem, że już nie będzie czego nagrywać. W sensie wiecie, że już nie siądę. Ja się przejdę. Powinno być około 200 metrów, wtedy na 21 szerokości sieje. A jak będzie mniej jak 200, to muszę jeden siewnik dołożyć. Tu będzie groch. Liczymy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Tu jest połowa. Ty, to będzie 200 metrów tam. Mniej więcej. 118, 119, 120, 121, 122, 123, 4, 125. Plus 100, co było, czyli 225 metrów. Proszę, tak mi wyszło. Czyli 21 metrów razy 215 metrów to jest 4515 metrów, czyli 45,15 ara. To o 5 arów za dużo według planowanego, zakładanego, że tak powiem, obszaru. Według moich wyliczeń 40 metrów trzeba to wszystko skrócić, żeby wyszedł areał 40 arów. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 24, 25, dobra, będzie te kilka arów więcej, akurat mi tam fajnie poprzeczka wyjdzie w tamtym miejscu, nie? Także dotąd i może się tu nie utopimy. A pod kukurydzę jeszcze czas jest orać, nie?
Ja bym chciał też może jakiś gnój wywieźć pod te kukurydzy. Niech ten rzepak jeszcze podrośnie trochę, to też fajna zielona masa pójdzie. Tam widać, gdzie glifosat poszedł na ten pesz, co był. To wzięło go. Dobra, nie przeciągam, tylko jadę. Pod groch już też będzie trzeba wnet orać. A pod groch będzie trzeba chyba trochę dalej zajechać. Także dobra, jedziemy. Cyk. Fuch. Kierownica. Góra belki. A my go doreguluję, jak jeszcze w bruzdę wjedziemy, to trzeba będzie chyba trochę wypłycić. Patrzcie, jaka prosta linia. Ja piernicę. Jak z GPS-em. To za chwilę się go orbitoli. Teraz tylko tu tą poprzeczkę. Ale patrzcie, co odkryłem w ogóle. Nie działa? Działa? A? Takie rzeczy. Nie widziałem wcześniej. Macałem to, fuflałem, ale nic nie działało. A to jednak działa. Nawet myślę, że fajnie wyszedł ten podział. Bo jak będę orał pod kukurydzę, to będę zawracał tu już względnie na twardym. A nie, że tam od razu, wiecie, gdzieś w tym bagnisku jeszcze będzie trzeba zawracać. No, foreczka lux. Naprawdę ładnie to wygląda, jak na ten pług. Kurde, linia prosta, idealna. Powiem wam, że najpierw byłem sceptyczny, bo tu w ogóle miało być 40 arów ugoru. Reszta owsa i hektar kukurydzy. Ale no, będzie groch, tak, bo może być. Może być groch, więc będzie groch. Przepuścimy te samochody, bo ja zaraz i tak skręcam. No i wcześniej byłem sceptycznie nastawiony do tego grochu, ale teraz czuję ekstremalne podniecenie w związku z tym, że ten groch jednak będzie. Musimy tu przeorać ten kawałek, co został, jakieś 6-7 arów. Zobaczymy, czy to się będzie dało robić. Jeżeli nie, widziałem sarny. Jeżeli się nie będzie dało robić, no to nie będziemy robić, tylko zrobimy co innego wtedy, nie? Pojedziemy tam koło sąsiada, gdzie się wczoraj utopiłem, może się nie utopić.
razie czego to tu nie siądzie głęboko, żeby jakoś kurna tak jak tam mi siadł. Tylko tu jest taka plastyczna glina, że kurde wcofać jest ciężko. Nie? Bo tu, patrzcie, no tu jest twardo kurcze. Twardo, twardo. Tu jest taki rozmięknięty ślad. Tu jest najbardziej miękko, ale widzicie co to jest za ziemia? Czy wy widzicie co to jest za ziemia? GoPro oczywiście się wysrało w najlepszym momencie do wysrania się, nie? Git, nie? Szkoda, że tego nie dało rady na jesieni zaorać. Chociaż tu miałem, to obawy były takie, że wiecie, że będzie za sklep i tej pszenicy nie będzie, nie? Mam linę ze sobą w razie czego. Już wczoraj w razie czego miałem. No, tu woda podeszła, to tu nie ma co. Tu jak mnie ściągnie, to znowu jest... Skakuj! Tylko uszy będą wystawały, co? No, ale to musisz wytrzeć, zanim mi do forsza wejdziesz. I tylko ten pług tam wsadzimy. Powoli, bo tu są te korzenie, co nie? Pierwsze korzenie są. Będzie amba, zobaczycie. Urwie się coś w kółku. Ja to kurna czuję, nie? Nie urwało się. Ale to dopiero początek, spokojnie. Tu są jeszcze jedne korzenie. I tu już może być problem. Nie wiem, czy by widzieli, jak go forsz wytargał. 60 nie umiała, a forsz wytargał taką giwerę. Jeszcze jeden przejazd zrobimy. No i tak, tu tam jeszcze sobie tak odgarnąłem od sąsiada. Tak to wygląda. Reszta to będą ziemniaki. Areał ziemniaka w tym roku będzie powiększony 3-krotnie albo i 4-krotnie. Tak sobie ustawiłem lusterko, że i tak nic w nim nie widzę. I cygi na miejscu. Gdzie ten pług teraz odpiąć, kuźwa? Miejsce się znalazło. Tu będzie idealnie. Elegancko odpięty.